To jeszcze mamy do Akalidowa, chciałem spytać o wagę, bo jednak te 2 kilo różnicy, czyli nie 84, 82, dwa dni zostało do walki. Jak się czuje z wagą, czy dużo warzyw je? Witam. Zostało mi jakieś 3 kilo chyba, 3,5. Bardzo spokojnie i bez problemu schodzę z tej wagi. Nie jest to duży problem, te 2 kilogramy. Dobrze prowadzony jestem przez dietetyka i również przez catering, którym był nastraszany, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Ja po prostu zbijam wagę w ten sposób, że czuję się rewelacyjnie z racji tego, że to robię, tak jak powiedziałem, tylko dietą. W piątek będę miał rano 2 kilo, te 2 kilo, że tak powiem, wyposażę na treningu. I wieczorem będę miał zdecydowanie więcej niż 82, także tak jak mówię, zbijam wagę, ale tylko w zdrowy sposób. Ile będziesz miał? Nie wiem, czy mogę tobie powiedzieć. A później powiedzą. Albo czekaj, okłamię cię i wtedy będziesz myślał coś innego. Artur Mazur, WP Sportowe Fakty. Pytanie do Borysa Mańkowskiego. Tutaj jestem, Borys. Za wysoki jestem i usiadłem, żeby nie zostawiać. O, to dobrze. Wybraliśmy z Federacją KSW i Marcinem Brzoskiem 5 najlepszych akcji Mameda Khalidowa. Dzisiaj też pokażemy twoich 5 najlepszych akcji. Rzuca się w oczy jeden obrazek. Mamed Khalidow lewą ręką markuje cios, prawą zadaje... Ej. Co ty sprzedajesz mój plan? No już sprzedaliśmy, zresztą na Facebooku też go sprzedałeś. I ja mam pytanie, czy... Ja wiem, że ty za chwilę odpowiesz, że Mamed Khalidow to jest przekrojowy zawodnik, bo jest, ale czy podczas przygotowań do tego pojedynku zwracaliście uwagę na piekielną rękę prawą Mameda Khalidowa? Tak, przygotowaliśmy taką akcję, że w momencie, kiedy Mamed będzie markował ten lewą ręką, to wiemy, że on jej nie uderzy. Czekamy na prawą, wchodzę na lewą stronę i kończę lewym hajem na głowę. Super. Taką akcję przygotowaliśmy. Mamy, twoja przyszłość w KSW. Dowiedzieliśmy się, że w tym roku już w KSW prawdopodobnie nie zawalczysz. Czy to oznacza, że rozważasz w ogóle zakończenie kariery, czy na razie kolejny odpoczynek? Wiesz co, to jest według kontraktu ostatnia walka moja w KSW, a co dalej będę robił, to dopiero będę podejmował decyzję we wrześniu. Teraz nic nie robię. Robię tą walkę, wakacje, odpoczywam i we wrześniu podejmę decyzję. Mamed, jeszcze ostatnie pytanie na koniec. Ja rozłożę namiot u Mameda w ogródku i będę tam koczował. Obiecuję wam to. Mamed, ty wracasz do startu w MMA, jeśli chodzi o KSW, po tej walce z Azizem Karaoglu. Nie chcemy wracać do tej walki, jeśli chodzi o jej przebieg, ale jak ty mentalnie jesteś do tego przygotowany i czy zastanawiasz się, w jaki sposób odbierze cię publiczność? Bo wiemy, że po tamtym pojedynku głosy były podzielone. Jedni byli przeciwko tobie, inni za tobą. I czy ty w ogóle o tym myślisz? Czy skupiasz się na tej sferze mentalnej? Wiesz co, tak jak powiedziałeś, to było, minęło. Tam nas już nie ma, jesteśmy tutaj teraz. Po prostu był to słaby dzień i tyle każdemu się zdarza. To idzie zapomnienie. Zdarzyło mi się to może 2-3 razy w karierze, moje zdałem słabą walkę. To jest normalne. Dzisiaj po prostu robiłem tą przerwę, zrobiłem i dzisiaj czuję się znakomicie, wracam z głodem, chęcią walki, więc nie ma żadnego problemu. Jeżeli chodzi o odbiór, zawsze będą ludzie, którzy są za i przeciw, to jest normalna rzecz. Ja się nimi nie przejmuję, bo to jest normalne, bo nic dziwnego w tym nie ma.